Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski wbrew cenzurze, wraz ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry. Zaczynamy z raportem z frontów, no ale nie moglibyśmy zacząć chyba bez podziękowania Państwu, bo z częścią naszych widzów spotkaliśmy się niedawno 1 maja podczas Marszu dla Pokoju. Myślę, że obaj byliśmy tym marszem zaskoczeni, zwłaszcza jego rozmiarami. No i też tym, że Państwo po prostu do nas podchodzili, dziękowali, a ja chcę powiedzieć, że to jest dla nas bardzo ważne, bo to też motywuje do dalszej pracy nad tym kanałem, do dalszej pracy, do przygotowywania dla Państwa tych materiałów, także ja ze swojej strony po prostu też chcę podziękować. Ja również, tym bardziej, że wiele osób z Państwa zgłaszało różnego rodzaju pomysły, uwagi i to w takiej rozmowie bezpośredniej zawsze jest czymś innym niż w wirtualnej przestrzeni. Bardzo miło mi było uścisnąć dłoń wielu naszym widzom, wielu naszym sympatykom. Liczę, że będziemy się regularnie spotykać też w tak zwanym realu. I jeszcze serdecznie też Państwa zapraszam do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Jesteśmy między innymi na TikToku, tam również można zobaczyć nasze materiały. A przechodząc już do samego tego, co dzieje się na froncie, jesteśmy widzom, myślę, winni jedną informację. Jesteśmy winni informację o rozmowie Xi Jinpinga z Wołodymyrem Zełenskim. Ta informacja w polskich mediach się oczywiście przebiła, to akurat nie było w żaden sposób ukrywane. Natomiast miałem wrażenie, że niektórych szczegółów albo się nie zauważało, albo się ich nie komentowało. Znaczy, po pierwsze tego, że Chińczycy na Ukrainę mają wysłać ambasadora, który wcześniej był ambasadorem Federacji Rosyjskiej. Ukraina też ma nowego ambasadora wysłać do Pekinu. No ale owszem, nowy ambasador Chin w Kijowie będzie kimś znającym dość dobrze obszar postradziecki. Zresztą takich specjalistów w Chinach, w Pekinie nie brakuje. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt tej rozmowy telefonicznej. Długo oczekiwanej, przypomnę, bo to Zełenski prosił o biuro Zełenskiego. Chyba nawet kilka miesięcy. Kilka miesięcy prosiło o rozmowę z Xi Jinpingem. Otóż warto zauważyć, że w odróżnieniu od niektórych polityków krajów środkowoeuropejskich, prezydent Zełenski, chcąc czy nie chcąc do końca psuć sobie relacji z Chińczykami, nie poruszył kwestii Tajwanu, którą niektórzy teraz z taką lubością spośród jego zachodnich kuratorów poruszają co krok. To jest pierwszy element. Drugi element, że oczywiście polegała ta rozmowa w dużej mierze na wymianie słów dotyczących potrzeby respektowania ładu międzynarodowego i prawa międzynarodowego. W języku dyplomacji Zełenski mówił właściwie o jednych Chinach, o polityce jednych Chin, to w tym kontekście tajwańskim, a z kolei Xi Jinping mówił o konieczności pokojowego i dyplomatycznego załatwiania wszelkich sporów. Tak czy inaczej, kontakt miał miejsce. Jak rozumiem, przyznać pewnie trzeba, że Zełenski i jego ekipa nie mogą oczywiście zgodzić się na ten 12-punktowy plan pokojowy Xi Jinpinga, ale Xi Jinping zrobił kolejny krok w kierunku, no właśnie czego, w kierunku szerszej dyskusji o tym swoim projekcie. Czy w ogóle sam fakt, że się ta rozmowa odbyła, no jest jednak pozytywny, jeżeli oczywiście ktoś chce, a myślę, że większość z nas chce, żeby się po prostu skończyła wojna. Bo to znaczy, że nawet Zełenski nie odrzuca tej chińskiej inicjatywy, przynajmniej tak a priori, prawda? Druga informacja, proszę Państwa, według słów Jewgenija Prygorzyna, Bachmut ma być pod kontrolą strony ukraińskiej już tylko w niewiele ponad 2%. Chodzi oczywiście o te administracyjne granice miasta, czyli no właściwie widać, że no ten procent się zmniejsza. To jest oczywiście wszystko ciężko bardzo ustalić, bo strona ukraińska raczej takie lakoniczne komunikaty przekazuje, nie odnoszą się do konkretnych liczb, raczej skupiają się na tym, że no walki trwają. I to jest chyba rzeczywiście najważniejszy cel, jeśli chodzi o dowództwo armii ukraińskiej, bo też słuchając choćby Wołodymyra Zełenskiego, no dla niego ten Bachmut ma mieć charakter prestiżowy, chodzi tutaj o utrzymanie morali. No pytanie, jakim kosztem, prawda? Jewgenij Prygorzyn twierdzi, że zostało dosłownie kilka przecznic, które zabudowane są wyższymi budynkami mieszkalnymi. Ja przypomnę, że te budynki to są znakomite punkty i orientacyjne, ale też punkty naprowadzające ogień na przeciwnika, w tym przypadku na wagnerowców. Przypomnę też, o czym już kiedyś mówiliśmy przy okazji omawiania filmu Najlepsi w piekle, o tym, jak ciężko jest tymi oddziałami szturmowymi niewielkimi zdobywać po kolei
budynki w gęstej zabudowie miejskiej, budynki mieszkalne, często budynki wielopiętrowe. Ale jeśli jesteśmy już przy Jewgeniu Prigożynie, ostatnio coraz częściej go cytujemy, bo on coraz częściej zabiera głos i to w sposób dość niekonwencjonalny. Otóż omawialiśmy jego artykuł niedawno, a teraz pozwólcie Państwo, że kilka dosłownie słów odnotujmy. Prigożyn udzielił wywiadu, głośnego wywiadu, półtora godzinnego wywiadu jednemu z rosyjskich korespondentów wojennych, Siemionowi Piegowowi. I w tym wywiadzie, w wypowiedziach dla Piegowa, no cóż, znów nie przebierając w słowach, Jewgeni Prigożyn wskazuje na fatalny stan i fatalny poziom dowodzenia armią rosyjską. Сегодня мы зашли в стадию кипения. Россия стоит на грани катастрофы. Мы же пошли 24 февраля, вы что сделали-то? Мы превратили российскую армию из второй армии теоретически в мире во что? Wskazuje oczywiście na dowództwo, w tym najwyższe dowództwo tej armii. Wskazuje też na to, że ta armia poza nielicznymi wyjątkami nie ma żadnego doświadczenia bojowego. I to widać. No, poza Syrią, w której przecież sami Wagnerowcy główną rolę odgrywali, jakoś słabo to jego zdaniem wygląda. Od tego poziomu dowódczego, od poziomu dowodzenia tam w terenie. No i to wszystko gdzieś jest osadzone w pewnym kontekście, ponieważ Prigożyn jest przekonany, że ta armia ukraińska kontrofensywę zapowiadaną zacznie. W końcu. On twierdzi, że ta armia jest gotowa do kontrofensywy, a jednocześnie tutaj padają sprzeczne informacje, bo w tym wywiadzie, w wywiadzie z Jewgenijem Prigożynem bierze udział kilka osób trzecich, które nie pokazują twarzy u Siemiona Piegowa. Prigożyn mówi, że są to przedstawiciele wywiadu, własnego wywiadu, który mają Wagnerowcy i oni twierdzą, że słynne linie obronne, linie umocnień kolejnych budowane, tworzone w ostatnich miesiącach przez Rosjan, w istocie są zbyt słabe, by powstrzymać ewentualne kontrnatarcie ukraińskie. Z drugiej strony mamy informacje wywiadu brytyjskiego, ostatnio przekazywane, mówiące o tym, że wspomniane linie obrony są, proszę Państwa, największymi tego rodzaju konstrukcjami, ziemnymi głównie oczywiście, ale nie tylko, konstrukcjami militarnymi, no co najmniej od czasów II wojny światowej. No to jest tutaj szereg sprzecznych komunikatów. Ja natomiast też odnotowałem, skoro jesteśmy przy tej kontrofensywie, że po raz kolejny Wołodymyr Zełenski powiedział coś o przełomie w kolejnym tygodniu. Idzie się do tego, proszę Państwa, przyzwyczaić, bo już chyba półtora miesiąca temu on znów mówił też o jakimś tam kolejnym tygodniu. Także no, ta retoryka jest właściwie cały czas ta sama, ona się wzajemnie wyklucza, ciężko coś więcej powiedzieć, ale co jakiś czas dostajemy też informacje w polskich mediach, oczywiście połowicznie przytaczane, o tym, że ta kontrofensywa może już trwać. I takim naczelnym przykładem w mijającym tygodniu miał być atak w Sewastopolu, atak na składy paliwa. Według strony rosyjskiej atak wykonany dronem przez stronę ukraińską. No i atak, który rzeczywiście spowodował dość duży wybuch, bo tam widzieliśmy jednak te pożary. No i oczywiście też, jak to każdy nawet najdrobniejszy sukces przez tą stronę ukraińską jest przynajmniej przez te oficjalne czynniki komentowany w taki sposób, że to jest właśnie tylko do początek, że czeka Was teraz piekło. Mieliśmy sporo takich wypowiedzi, no ale nie mieliśmy już komentarza w mediach polskojęzycznych odnośnie no właściwie takiego symetrycznego ataku, który dokonała strona rosyjska. Bo kilka dni później mieliśmy zmasowany ostrzał rakietowy. Między innymi rakiety uderzyły w również zapasy strony ukraińskiej w miejscowości Pawłoga. To jest miejscowość, która się znajduje w obwodzie Dniepropetrowskim. No i tam mają według rosyjskich komentatorów Ukraińcy zbierać między innymi zapasy na tą kontrofensywę. Zresztą takich ataków było więcej. Tutaj uczciwie sobie powiedzmy, że to aktywne wykorzystanie lotnictwa ze strony rosyjskiej faktycznie skupia się głównie na ewentualnych zasobach ukraińskich, które byłyby konieczne do przeprowadzenia kontrofensywy. Także może to jest jakieś uderzenie wyprzedzające. Mamy ogólnie, generalizując trochę sytuację, następującą: stronę ukraińska przygotowuje ewentualne kontrnatarcie, kontrofensywę za pomocą dronów, za pomocą uderzeń dronami w różnych miejscach, za linią frontu, często w głębokich tyłach strony rosyjskiej. Strona rosyjska robi to samo, ale przy pomocy ostrzałów rakietowych. No oczywiście
poziom zniszczeń wywoływanych przez ostrzał rakietowy w porównaniu z tym wywoływanym przez atak dronami, nawet jeśli ten atak dronami się powiedzie, jest nieporównywalnie większy, więc ten kaliber wprost i przenośni ataków rosyjskich, ostrzałów rosyjskich jest dużo, dużo większy. Niestety w przypadku obwodu Dniepropetrowskiego, o którym wspomniałeś, nie obyło się też bez ofiar cywilnych i to sporej liczby ofiar cywilnych. Nie wiem, czy te ofiary cywilne powstały w wyniku działania obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej ukraińskiej, która zestrzeliwuje część przecież rakiet rosyjskich, czy też powstały w wyniku jakichś ogromnych eksplozji, o których tam wspominano na składach broni. Fakt faktem, że niestety mamy znów do czynienia z ofiarami cywilnymi tej wojny. Do tego jeszcze będziemy dzisiaj, jeszcze do tego dojdziemy, bo tu też będzie trzeba ujawnić naszym widzom manipulację, która się przy tej okazji dokonała. Przechodzimy więc do tych tematów, które dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Taką kilkumiesięczną właściwie kampanią prowadzoną podczas tej wojny przez wojska rosyjskie był ostrzał infrastruktury energetycznej. My dość dużo tutaj mówiliśmy o tym, także na obraz cenzurze. Przedstawialiśmy Państwu te ostrzały wraz z ich szczegółowymi efektami. Natomiast to, co od razu się rzucało w oczy, no, oczywiste zresztą było, że tak się to rozwinie, to, że z tych ataków była wyłączona oczywiście infrastruktura energetyki atomowej. No, z przyczyn oczywistych, prawda, żeby nie wywołać wybuchu, żeby nie wywołać jakiegoś skażenia, którego już ofiary by rozciągały się na cały kontynent. Natomiast w świetle takich ostatnich informacji ten atak był na tyle skuteczny, mówię o ataku rosyjskim, że eksperci oceniają, iż ukraińska energetyka przez najbliższe 4-5 lat się nawet nie odbuduje do tego poziomu, który był przed wojną. Tak, a poza tym w dalszym ciągu przypomnijmy, myśmy o tym odrębne programy przygotowywali, jeśli Państwo pamiętacie. W dalszym ciągu dochodzi wprawdzie do sporadycznych, ale jednak ostrzałów zaporowskiej elektrowni jądrowej przez stronę ukraińską. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zadaszenia budynków zaporowskiej elektrowni jądrowej zabezpieczane są workami z piaskiem, drugimi grubymi warstwami worków z piaskiem, bo niestety te ostrzały trwają. Może mniej, z mniejszą częstotliwością, mniej ich ostatnio niż w ubiegłym roku, ale nadal pewne zagrożenie jest. No tak czy inaczej, z pomocą, nie wiem, czy to nie powinienem dać jakiegoś cudzysłowia, dla ukraińskiej energetyki przychodzą Amerykanie. No i właśnie, czy to jest rzeczywiście pomoc, czy może w tym tkwi jakieś drugie dno? Tego nie wiemy, przyjrzyjmy się zatem. Proszę Państwa, podobnie jak w Polsce, kilka lat temu mieliśmy taką dyskusję, która się przez nasze media przetoczyła, podobnie jak w Polsce, również na Ukrainie władze myślą coraz częściej o budowie tak zwanych modułowych, niewielkich reaktorów atomowych, pozwalających uzupełnić deficyt energii elektrycznej, który prędzej czy później na Ukrainie powstanie i będzie miał dość trwały charakter, nie tylko w wyniku tych ostrzałów, ale też innych okoliczności, o których nieco powiemy za chwilę. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że ukraińska państwowa spółka odpowiedzialna za energetykę jądrową, Energoatom, podpisała umowę o współpracy z amerykańską, notowaną na giełdzie spółką Holtec International. Cóż to takiego Holtec International, może na początek, czego dotyczy ta umowa? Otóż umowa Energoatom Holtec International dotyczy sprzedaży Ukrainie, instalacji na Ukrainie 20 małych, tak zwanych modułowych reaktorów produkcji amerykańskiej. Każdy z nich miałby mieć moc 160 MW. 160 MW, czyli stosunkowo niewielka moc, produkcją tych reaktorów, uwaga, to ciekawe, miałaby się zajmować nie tylko firma Holtec, ale współpracować przy całym projekcie miałaby również brytyjska znana skądinąd, pewnie bardzo dobrze, choćby z budowy silników, w tym silników lotniczych, ale też samochodów luksusowych, firma Rolls-Royce. No cóż, ani Holtec International, podkreślmy, ani Rolls-Royce nie posiadają żadnego doświadczenia w budowie instalacji jądrowych, w budowie instalacji takich jak nawet te małe modułowe reaktory atomowe. Co to jest ta spółka
Holtec International. Otóż ona się zajmuje, proszę Państwa, głównym jej profilem działalności jest zabezpieczanie i utylizacja radioaktywnych odpadów z elektrowni jądrowych, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zajmuje się ona również obsługą i zabezpieczeniem elektrowni jądrowych tam funkcjonujących, no ale właśnie nie zajmowała się nigdy budową samych reaktorów, a przecież nie jest to technologia prosta, nie jest to technologia nieskomplikowana, którą tego rodzaju firma może w jakiś sposób opanować. Firma ta znana jest również z rozlicznych afer w samych Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, kilka lat temu w stanie New Jersey firma ta uzyskała zwolnienia podatkowe na kwotę 200-kilkudziesięciu milionów dolarów. Te zwolnienia, ulgi podatkowe uzyskała w wyniku skutecznego lobbingu na poziomie władz stanowych stanu New Jersey. Afera sięgała dość wysoko, bo okazało się, że prezes i jeden z głównych udziałowców, najprawdopodobniej Holtec International, Chris Singh, cóż, sponsorował jednego z republikańskich członków Izby Reprezentantów ze stanu New Jersey, Donalda Norcrossa. Jest taki lobbying w Stanach Zjednoczonych teoretycznie legalny, bo pamiętajmy, że tam korporacje mogą zgodnie z amerykańskim prawem otwarcie łożyć na kandydatów poszczególnych biorących udział w wyborach, czy to na prezydenta, czy do senatu, czy do Izby Reprezentantów. No ale tutaj jednak powstały wątpliwości, bo wcześniej pan Norcross, republikański, przypomnę, parlamentarzysta, lobbował właśnie za zwolnieniem z podatków i to na ogromną kwotę Holtec International. Zostawmy jednak tą kwestię i popatrzmy, co oferuje Ukrainie Holtec International. Otóż produkują oni, a właściwie zaprojektowali oni, reaktor wodny ciśnieniowy, ten wspomniany SMR-160. Projektem zajmują się od 2010 roku, czyli od kilkunastu lat. Ale proszę sobie wyobrazić, że nie powstał jeszcze nawet prototypowego reaktora. Mamy zatem do czynienia ze zbiorem szkiców, planów i specyfikacji technicznych, które w żaden sposób w praktyce nie mogły się jeszcze sprawdzić. Teoretycznie taki reaktor, niewielki modułowy reaktor, wytrzymać może i funkcjonować może, zdaniem Holtec International, przez okres od 80 do 100 lat. Budowa jednego reaktora, przypomnę, że Ukraina ma ich zamówić, czy właściwie już zamówiła 20, zajmuje od 2,5 do 3 lat. Cena jednego reaktora to w przybliżeniu miliard dolarów. Mamy zatem ogólną kwotę kontraktu Holtec International Energoatom na poziomie około 20 miliardów dolarów, plus oczywiście różnego rodzaju koszty obsługi, eksploatacji, napraw, serwisu tych reaktorów przez stronę amerykańską. Kwota, przyznacie Państwo, potężna, 20 miliardów dolarów. Jak wyglądają instalacje tych reaktorów? Otóż te reaktory SMR-160 mają znajdować się 14 metrów pod ziemią. To ma w pewnym stopniu zabezpieczać je przed różnego rodzaju ostrzałami, też działaniami wojennymi, katastrofami naturalnymi. Jeszcze głębiej pod ziemią mają się znajdować składy zużywanego przez te reaktory paliwa. Te reaktory funkcjonować będą, jeśli oczywiście powstaną, na paliwo w rodzaju zubożonego uranu, więc to nie będzie klasyczna elektrownia jądrowa, ale elektrownia wykorzystująca zubożony uran. Niemniej oczywiście odpady radioaktywne będą pozostawać. Według Holtec i według tego projektu, o którym wspomniałem, ten zbiornik, skład podziemny odpadów radioaktywnych będzie w stanie w sposób bezpieczny przetrwać około 120 lat. Nie wiemy oczywiście, jak będzie w rzeczywistości. Wiemy natomiast, być może to jest część odpowiedzi na pytanie o to, jaki interes miałaby w tym firma Holtec International, że to właśnie ona zajmuje się ową utylizacją i zabezpieczaniem radioaktywnych odpadów. Więc najprawdopodobniej ta część kontraktu, obsługi i zabezpieczenia trafiłaby również do tej firmy. Gdzie miałyby powstać, proszę Państwa, te modułowe mini elektrownie jądrowe? Otóż przede wszystkim w mieście Sławutycz, to jest obwód kijowski, wymieniany jako jedna z kluczowych lokalizacji.
Tym bardziej, że występuje tam deficyt energii jeszcze od czasów zamknięcia, definitywnego zamknięcia ostatnich bloków elektrowni atomowej w Czarnobylu, ale także, i to nas może już trochę niepokoić, na terenie obecnej elektrowni atomowej w Równem, czyli już dość blisko naszych granic. Plany związane z realizacją i podejściem do tego ambitnego projektu snute były już od dość dawna przez Holtec International, trzeba przyznać. Na pewnym etapie Holtec International przyznała wprost, nie jest w stanie wyprodukować samodzielnie technologii modułowych wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych małej mocy. W związku z tym w lutym 2018 roku firma podpisała umowę z amerykańsko-japońskim koncernem General Electric Hitachi Nuclear Energy, a w listopadzie 2021 roku podobną umowę o współpracy z południowo-koreańską korporacją Hyundai Engineering and Construction. Pierwszy reaktor według planów, reaktor SMR-60, reaktor tego typu, powstać może w roku 2029, a zatem za ładnych kilka lat. Wybudowany i skonstruowany on zostanie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w byłej elektrowni zamkniętej, nieczynnej już elektrowni jądrowej w Oyster Creek w Stanach Zjednoczonych, a w marcu 2029 roku, dość odległa perspektywa czasowa, ten pierwszy reaktor z 20 planowanych miałby zacząć funkcjonować na Ukrainie. Co ciekawe, władze amerykańskie nie wydały jeszcze wszystkich pozwoleń i licencji w firmie Holtec International na tego rodzaju produkcję, która przecież obwarowana jest różnego rodzaju reglamentacjami i pozwoleniami państwowymi Agencji Energii Atomowej. Holtec International stał się podobne licencje w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii. Nie wiemy na razie, jaki jest ostateczny los tych wniosków o pozwolenie na budowę reaktorów małej mocy. Niby reaktor ten ma prostą konstrukcję i zachwalają go w ten sposób jego projektodawcy, ale no cóż, powiedzmy sobie szczerze, jest to reaktor całkowicie, sprzęt całkowicie niesprawdzony, nieprzetestowany, a już teraz firma Holtec International, jak możemy domniemywać, próbowała będzie uzyskać różnego rodzaju przedpłaty, czy wpłaty wstępne od ukraińskiego energoatomu. O czym to wszystko, proszę Państwa, świadczy? O czym świadczy działalność Holtec International na rynku ukraińskim? No cóż, o dość mrocznych perspektywach gospodarki ukraińskiej. Dlaczego? Dlatego, że przejście na te modułowe, niewielkie reaktory SMR-160 świadczyć może o tym, że Ukraina zmuszona będzie do stopniowego wygaszania dużych elektrowni jądrowych, które na terytorium tego kraju funkcjonowały przez wiele lat i które zabezpieczały znaczną część jego zapotrzebowania w energię elektryczną. Pozwalały zresztą również na możliwości eksportowe, eksportowania owej energii. Otóż ukraińska energetyka jądrowa jest w opłakanym stanie z kilku przyczyn. Pierwsza z nich polega oczywiście na rozerwaniu więzi kooperacyjnych z Rosją i z rosyjskim Rosatomem. Przypomnijmy, że to energetyka to sektor, który powstawał jeszcze w czasach radzieckich, więc w sensie technologicznym wymaga on ścisłej współpracy z rosyjskimi partnerami, która rzecz jasna została w ostatnim okresie całkowicie zerwana. Drugi element, powiązany trochę z tym pierwszym, polega na tym, że na Ukrainie zaczyna brakować specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej. Ci specjaliści albo z kraju wyjechali, a kolejne ich pokolenia nie są już i nie mogą być w warunkach panującego w tej chwili chaosu i dezorganizacji na Ukrainie szkolone, uczone fachu niezbyt przecież łatwego i prostego dla przeciętnego zjadacza chleba. No i wreszcie to, co widzimy, ta planowana redukcja generacji elektrowni jądrowych, dużych tradycyjnych elektrowni jądrowych działających na Ukrainie i przejście na te modułowe reaktory ewentualne w 2029 roku, jeszcze nie wiemy, czy to wszystko się uda, mówią nam też o tym, że Ukrainę czeka dezindustrializacja. Faktyczna likwidacja przemysłu w tym kraju, bo
zakładając wygaszanie stopniowe dużych elektrowni jądrowych, zakładając również wygaszanie, o tym coraz częściej słyszymy, konieczne wygaszanie tradycyjnej generacji, generacji cieplnej i energetycznej z węgla w związku z konfliktem, w związku z utratą Donbasu, wreszcie w związku z brakiem środków, będziemy mieli w perspektywie najbliższych lat radykalny spadek produkcji i mocy energetycznych Ukrainy. Ten radykalny spadek, no cóż, nie pozwoli z całą pewnością na utrzymanie produkcji przemysłowej i w ogóle produkcji na poziomie takim, z jakiego Ukraina była do tej pory znana. Prawdopodobnie przejście na reaktory modułowe świadczy po prostu o tym, że władze ukraińskie doskonale zdają sobie sprawę, że niezależnie od wyniku toczącej się w tej chwili fazy wojny, Ukraina będzie państwem zdezindustrializowanym, będzie przestrzenią ogołoconą z przemysłu, który, nadmieńmy, był jedną z najmocniejszych stron tego kraju po rozpadzie Związku Radzieckiego. To, co powiedziałeś, to jest jedna strona, ale mnie zastanawia jeszcze coś innego. Mianowicie, jeżeli Amerykanie potrafią planować, no firma amerykańska w tym wypadku, no ale nie będziemy się chyba oszukiwać, że jakoś nie jest powiązana z decyzjami władz, tym bardziej, że to władze wydają licencje. Jeżeli firma amerykańska potrafi planować swoje inwestycje na Ukrainie tak długoterminowo, czyli do 2029 roku, no to z tego, przynajmniej w kontekście frontowym, no można domniemywać, że Amerykanie chcą, by ta wojna trwała, że będą się starać, żeby czasem nie doszło do żadnego porozumienia, które by wykluczało amerykańskie interesy z tamtego regionu. A można jeszcze gorszy scenariusz, gorszy z punktu widzenia podatnika ukraińskiego założyć. A może jest po prostu tak, że te reaktory nigdy nie powstaną, ale Energoatom zdąży wypłacić Holtec International kilka miliardów dolarów zaliczki. Tego też nie wiemy. Znaczy, tak, nie znamy szczegółów umowy. Prawda? Ja się tego samego zresztą obawiam w przypadku Polski, bo Polska też wielkie inwestycje tam w amerykańską energetykę jądrową, żeby ją ściągnąć tutaj, będzie wykonywać, a też nie wiadomo, czy to jakikolwiek efekt przyniesie. No, rzeczywiście, więc obserwujmy. Natomiast dwa aspekty poza aspektem finansowym, który z całą pewnością martwić musi podatników ukraińskich, obywateli Ukrainy, jest jeszcze drugi aspekt, aspekt bezpieczeństwa, o którym wspomniałem. No my mamy do czynienia z przekształcaniem Ukrainy w poligon, w obszar eksperymentalny dla różnego rodzaju projektów, podkreślam, niesprawdzonych. Firma nie mająca doświadczenia w budowie reaktorów jądrowych bierze się za tego rodzaju projekt i robi to gdzie? No uwaga, no, nie u siebie w Stanach Zjednoczonych, bo nikt by na to nie pozwolił, ale znów Ukraina ma być tym polem doświadczalnym. Niestety w wypadku energetyki jądrowej to jest niebezpieczne nie tylko dla samej Ukrainy, ale również dla jej sąsiadów, tym bardziej, że przypomnę, jedna z tych instalacji ma znajdować się w Równem, czyli całkiem niedaleko od naszych granic. Nie jestem jakoś tym szczególnie zaskoczony. Sami niestety my pozwalamy, Ukraińcy niestety też, by być traktowanymi jako zasoby. Przechodzimy do drugiej części. Jak rozmawiamy o konflikcie na Ukrainie, no to bardzo często, i to myślę nasi widzowie doskonale sobie z tego zdają sprawę, musimy rozmawiać o tym, jak wypaczony jest obraz w środkach masowego przekazu tego konfliktu. Przypomina mi się taka sprawa sprzed kilku miesięcy, czyli ten ostrzał bloku w Dniepropietrowsku. Był szeroko relacjonowany. My tutaj też przedstawialiśmy, widząc, cytując Aleksieja Arestowicza, który po tym, co powiedział, bo powiedział prawdę na temat tego, jak ten pocisk trafił i co to był za pocisk, który trafił w blok w Dniepropietrowsku. No, stracił stanowisko, no i też przestał być cytowany na wbrew cenzurze. No, czasami go jeszcze cytujemy. No, ale już. Ale teraz już jego niezależnego retrospekcje, komentatora. Retrospekcję trochę bardziej chyba robimy niż cytując. Natomiast no, to nie jest jedna taka sytuacja, tak? Co chwilę mamy z tym do czynienia. Jaki jest tego cel? No to już też o tym chyba trochę rozmawialiśmy. Chociaż ciekawie jestem. A może zróbmy taki eksperyment. Niech Państwo napiszą w komentarzach, czy pamiętają tą sprawę z Dniepropietrowska i jak się to rozwinęło. To znaczy, jak okazało się, że naprawdę doszło do tego ostrzału. Ciekawy jestem, jak to naszym widzom utknęło w pamięci.
Ja myślę, że nasi widzowie nie oglądają i nie czytają co do zasady mediów głównego nurtu, ale być może gdzieś te elementy propagandy w nich również uderzyły, dotarły do nich. Trudno być całkowicie impregnowanym na tą wszechobecną, rozlewającą się wszędzie przestrzeń i informacyjną czy dezinformacyjną. Tym bardziej, że wiesz, jak my coś, my sprostujemy jedną informację, przedstawimy Państwu faktografię, to przez ten czas pojawiają się trzy następne. No ale teraz wydaje się, że złapaliśmy już chyba w takim bardzo newralgicznym momencie tę propagandę. No właśnie, na czym ostatnio te manipulacje w sferze informacyjnej miałyby polegać? Manipulacje i cenzura, proszę Państwa, która dociera do nas już w coraz większym stopniu, coraz szerzej się ją stosuje, ale do tego za chwileczkę dojdę. Pewnie Państwo słyszeliście, nie dało się nie słyszeć, jak się śledzi przynajmniej choć trochę media głównonurtowe, o ostrzale 27 kwietnia w piątek, kiedy rosyjska rakieta miała trafić w osiedle w Humaniu. Humań to zresztą notabene miejscowość, która kiedyś należała do I Rzeczpospolitej. Rzeczywiście rosyjska rakieta uderzyła w osiedle w Humaniu i chyba na tym kończą się, proszę Państwa, proszę Państwa, prawda, którą przekazywały polskojęzyczne środki masowego przekazu. Jak do tego doszło? Ponieważ my za każdym razem powinniśmy się zastanowić, skoro takich ostrzałów Rosjanie mieliby dokonywać celowo, to dlaczego jest ich tak mało i dlaczego tylko w wybranych punktach? To jest pierwsze pytanie, które inteligentny człowiek powinien sobie zadać. Dlaczego jak leci 20 kilka rakiet, to tylko jedna trafia w jakiś ewidentnie cywilny cel? Nie przeszkadza to jednak dziennikarzom, czy może bardziej propagandystom, podżegaczom wojennym tworzyć, wytwarzać właściwie fałszywych informacji, jakoby Rosjanie celowo stosowali jakieś terrorystyczne metody przeciwko ludności ukraińskiej. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że ludziom, którzy w tym ataku zginęli, nikt już życia nie zwróci, a czy oni zginęli od przypadku, czy od celowego działania, to nie robi im, a zwłaszcza im rodzinom, które teraz cierpią, większej różnicy. Niemniej jednak rzetelność dziennikarska kazałaby przynajmniej przytoczyć fakty i przynajmniej przytoczyć relacje obu stron. A w tym wypadku, proszę Państwa, już relacja strony ukraińskiej powinna budzić pewną wątpliwość z naszej strony. Otóż tego samego dnia dowództwo sił zbrojnych Ukrainy na temat tego konkretnego ostrzału powiedziało, że z 23 wystrzelonych rakiet przez stronę rosyjską udało się zestrzelić aż 21. No z tego by wynikało, że dwie z tych, których się nie udało zestrzelić według strony ukraińskiej, no jedna z nich to musiała być ta z Humania. Ale tego komunikat sił zbrojnych Ukrainy nie zawierał. Bo było, proszę Państwa, zupełnie inaczej. Tym razem nie było już Aleksieja Arestowicza, więc nie było już komu tego powiedzieć. Natomiast z filmów, które publikują Ukraińcy właśnie, mogliśmy zauważyć, co rzeczywiście mogło się stać. A mogło się stać dokładnie to samo, czyli działała obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwlotnicza na Ukrainie, która jest właściwie przestarzała i to też przyznają dowódcy sił zbrojnych Ukrainy, którzy mówią, że no nie posiadają już takiej broni, która byłaby zdolna skutecznie zestrzeliwać rosyjskie pociski. I po drugie, co też jest bardzo ważne, ta broń przeciwlotnicza rozmieszczana jest na terenach miejskich. Już to chyba kilka razy mówiliśmy, proszę Państwa, ale to jest zbrodnia wojenna. No według tego prawa międzynarodowego, u nas się dużo lubi mówić o prawie międzynarodowym, no to według prawa międzynarodowego to jest zbrodnia wojenna. I w ten sposób właśnie siły zbrojne Ukrainy zwiększają ryzyko, by do takich zdarzeń doszło. A po co? No proszę Państwa, wystarczy zobaczyć na reakcję. Znaczy, ja już nie będę wracał do tych idiotycznych nagłówków w polskich mediach, ale wystarczy zobaczyć, jakie są reakcje choćby władz politycznych Ukrainy. Z jednej strony Wołodymyr Zełenski, który się oczywiście odgraża, że my tego ataku nie zapomnimy. Z drugiej strony cały czas to wzmaga tą kampanię na rzecz dostarczania Ukrainie coraz więcej i coraz nowocześniejszej broni zachodniej. I tyle, jeśli chodzi o sam Humań. Rzeczywiście najprawdopodobniej, bo ja też tego nie chcę przesądzać, doszło do zestrzelenia rosyjskiej rakiety, która była skierowana na inny cel. No, akurat możemy tutaj domniemywać, to też mówiliśmy na samym początku dzisiejszego wydania, że Rosjanie zapewne chcieli ostrzeliwać jakiś zasób armii ukraińskiej, jakieś zapasy, na przykład broni, na przykład paliwa. No tam, gdzie rzeczywiście te rakiety w skali masowej trafiają. Ale proszę Państwa, tego samego dnia stało się coś bardzo podobnego po drugiej stronie frontu i o tym już polski widz dowiedzieć się nie mógł. Mianowicie
przy zmasowanym prawdopodobnie ostrzale artyleryjskim wycelowanym w Donieck, bo nie było tutaj żadnej jakiejś zabłąkanej rakiety, tylko rzeczywiście ileś pocisków uderzyło tego dnia w Donieck. Zginęła 7-letnia dziewczynka i jeszcze kilka innych osób w autobusie, który został całkowicie zrujnowany po tym, jak został ostrzelany. Oczywiście w Doniecku, czyli w mieście, którego propaganda nie widzi od 2014 roku i nie widzi tragedii ludzkiej, która się tam od tych prawie już 9 lat rozgrywa. Co tam się wydarzyło? No tak jak mówię, prawdopodobnie był to ostrzał strony ukraińskiej. Tutaj oczywiście nie było żadnej relacji, bo strona ukraińska w ogóle nie komentuje takich ostrzałów. Natomiast w polskich mediach cisza. Ja szukałem w zachodnich źródłach jakiejś informacji i znalazłem, uwaga, u Reutersa. Aczkolwiek Reuters też podawał to jako cytat ze strony rosyjskiej. Niemniej jednak tutaj przynajmniej można powiedzieć, że zachowa pewną rzetelność dziennikarską. U nas oczywiście takiej rzetelności nikt nie zachował. U nas podawało się tylko informacje o Humanii i podawało się ją jako intencjonalne działanie strony rosyjskiej. W przypadku Doniecka, a przecież ofiara ofierze równa. Ludzie ani z jednej, ani z drugiej strony wcale nie chcą ginąć, chcą po prostu żyć w swoich miastach, chcą po prostu szczęśliwie spędzać swoje życie. Giną przez tego rodzaju ataki, natomiast relacjonowana jest tutaj tylko jedna strona. Tym razem to był taki skrajny przypadek, proszę Państwa, kiedy jednego dnia dzieją się dwie tragedie, a polscy dziennikarze, polskojęzyczni komentatorzy, ci, którzy odpowiadają za to, jak wygląda informacja, widzą tylko na jedno oko. Ja ciekaw jestem, jak zareaguje administracja, bo ja dostawałem też informację, dlaczego się decydowałem, proszę Państwa, żeby o tym opowiedzieć. Bo ja dostawałem informację, że na przykład na Facebooku były usuwane. Pod pretekstem oczywiście drastycznych zdjęć, informacji o tym, co się stało w Doniecku. No może właśnie po to, żeby nie zmniejszać efektu wrażenia tej informacji o Humaniu. No nie wiem, ale jest to naprawdę niepokojące, że tylko w jedną stronę można, proszę Państwa, relacjonować to, co się dzieje. No oczywiście, że tak, ale też trwa od 2014 roku. Co do losów Doniecka, no nie mówiło się kompletnie nic na ten temat. Wszyscy Państwo o tym wiecie, że tylko osoby rzeczywiście interesujące się tym, co się działo naszego południowo-wschodniego sąsiada, w ogóle wiedziały o tym, że Doniecki poddawany jest ostrzałom, podobnie zresztą jak inne miasta, kontrolowane jeszcze wówczas przez tak zwanych separatystów. Natomiast kolejne ostrzały Doniecka powodują kolejne fale krytyki pod adresem wojsk rosyjskich i dowództwa rosyjskiego. Proszę Państwa, minął ponad rok od rozpoczęcia interwencji rosyjskiej. Po ponad roku w dalszym ciągu, czy w Awdiejewce, gdzie toczą się wprawdzie ciężkie walki, czy w Marince, czy w okolicznych miejscowościach nieodległych od Doniecka, stacjonują jednostki ukraińskie. I to one, wspomniałeś, to są głównie ostrzały artyleryjskie. Tak, 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 to nie jest żadna tam precyzyjna broń. Wystarczyłoby, zdaniem krytyków armii rosyjskiej, odepchnąć właśnie w pierwszej kolejności tam, spod Doniecka, siły ukraińskie na te kilkadziesiąt, 20-30 kilometrów, już te ostrzały nie byłyby tak regularne i nie miałyby tak tragicznych skutków. Niestety wybrano inne cele w całej tej operacji. Z takiego czysto humanitarnego punktu widzenia jest to trudne do wytłumaczenia. Jedno to jest właśnie ten aspekt, o którym powiedziałeś, a drugi to jest aspekt etyczny, bo to, że toleruje się, bo ja też nie wierzę, żeby dziennikarze polscy śledzący to, co się dzieje, żeby oni nie wiedzieli o tym ostrzale. I na pewno o tym wiedzieli, natomiast po prostu boją się tego publikować, bo wiedzą, że to jest nie pod tezę. No ale z drugiej strony przecież to jest przyzwolenie. To jest dawanie przyzwolenia a na stronie ukraińskiej. A proszę Państwa, ostrzały Doniecka, tego rodzaju ostrzały, no, które w zasadzie można by nawet nazwać terrorystycznymi, naprawdę mają miejsce od 2014 roku i to potwierdza też wiele raportów, no choćby OBWE, czyli no, przecież nie organizacji uzależnionej od Rosjan. Czy ostrzeliwane są, proszę Państwa, miejsca i dzielnice, w których nie stacjonują żadne poważniejsze siły, czy nie ma jakiegoś sprzętu? No jeżeli przystanek, jeżeli autobus, tak, no, sklep. Sprzętu no to wojskowego rosyjskiego. No, bo to inną sprawą jest, gdy jednak tym celem są obiekty wojskowe, a w wyniku nieszczęśliwego przypadku błędu czysto ludzkiego, czy zestrzelenia, tak jak było w przypadku rakiet w rosyjskim Humaniu, najprawdopodobniej dochodzi do ludzkiej tragedii i śmierci osób cywilnych, no ale tutaj to mamy po prostu
w moim przekonaniu ostrzał dokonywany z rozmysłem, ostrzał przestrzeni zamieszkanych przez cywilów. Zresztą nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był początek, zdaje się, tej nowej fazy wojny, jak któraś z włoskich gazet umieściła zdjęcie męża płaczącego nad żoną, która została właśnie w takim podobnym ostrzale zabita, opisując je jako dotyczące tam Ukrainy, strony ukraińskiej, natomiast to właśnie było zdjęcie pochodzące z Doniecka. Doniecka, tak. No, mnóstwo jest takich zresztą przypadków. Proszę Państwa, generalnie jeśli porównamy skalę ofiar cywilnych, może nawet nie skalę, ale charakter tych ofiar cywilnych, to jeszcze raz podkreślmy. Z jednej strony mamy to, o czym mówiłeś, nieskutecznie być może działającą ochronę przeciwrakietową, obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową ukraińską. Skutki mieliśmy w Przewodowie zresztą w Polsce, również z ofiarami śmiertelnymi, przypomnijmy, a z drugiej strony mamy ostrzały artyleryjskie dzielnic mieszkaniowych. Oczywiście ofiar nie będziemy różnicować. No oczywiście, bo to tak jak powiedziałem, że też... Natomiast ukraińska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa nie powinna być z całą pewnością, gdyby władzom ukraińskim zależało na uniknięciu tego rodzaju przypadków, rozlokowana na gęsto zaludnionych obszarach, czy na obszarach miejskich. A to też potwierdzał raport ONZ, który też troszeczkę tutaj przytaczaliśmy Państwu. No ale to jest najwidoczniej za trudne, żeby do takich informacji dojść dla wielu propagandystów w Polsce. Od tego Państwo macie wbrew cenzurze. To wszystko, co przygotowaliśmy w ramach raportu z frontów. Żegnają się z Państwem Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia w sobotę. Będziemy mieli odpowiedzi na pytania, ale też krótki reportaż z tej demonstracji pierwszomajowej, na której wspólnie byliśmy. Do zobaczenia. Zapraszam.